Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy w Kasztelanii, w samorządowej instytucji kultury Kasztelania w Kijach. Rozmawiam z nowym dyrektorem Kasztelanii, panem Sylwestrem Fiukiem. Ponieważ jesteśmy przyjaciółmi, więc będziemy sobie mówić na ty, żeby to było tak w sposób naturalny. Sylwku, odszedł fantastyczny człowiek z tego stanowiska, Piotr, zajęłeś jego miejsce. Jesteś osobą znaną tutaj w regionie, jesteś działaczem społecznym, jesteś animatorem kultury, jesteś animatorem sportu, szczególnie ze sportu jesteś znany w kijskim regionie, ale też jesteś osobą w całym powiecie znaną, bo zostałeś wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Powiedz nam coś bliżej, bo dowiedziałem się, że zostałeś szczęśliwym ojcem. Tak, dzień dobry Państwu, witam jeszcze raz Jurku. No to na wstępie chciałbym powiedzieć Państwu, że od 1 września tego roku pan wójt Tomasz Socha powierzył mi obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury Kasztelania w Kijach, jak również będę się zajmował inwestycjami i dofinansowaniami w gminie Kije. Do tej pory w moim życiu zawodowym robiłem dokładnie to samo, tylko w troszkę innym miejscu, mianowicie w gminie Sopków. Pozyskiwałem tam dofinansowanie, prowadziłem inwestycje. Także doświadczenie w tej kwestii mam i mam nadzieję, że to dotychczas zdobyte doświadczenie pozwoli mi na dobrą pracę tutaj, u siebie. Bardzo się cieszę, że będę mógł robić coś dla społeczności nie tylko gminy Kije, ale również dla społeczności całego powiatu, bo jak wspomniałeś, od już prawie pół roku mam przyjemność pełnić funkcję radnego Rady Powiatu. Jesteś osobą stabilną, znaną właśnie z tego stoickiego spokoju, z dobrego słowa, z dotrzymywania, z honoru. No, nie pochwaliłeś się jeszcze potomkiem, no, tak? 10 dni zaledwie. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Mam nadzieję, że dadzą się o tym przekonać mieszkańcy gminy Kije, że faktycznie jest tak, jak mówisz. I rzeczywiście też od niecałych 10 dni jestem szczęśliwym ojcem. Mam córkę Różę. Piękne imię. Gratulujemy mamie. Bardzo żoną się cieszymy. Mamie, gratulujemy tatusiowi. Piotr Magdziarz odszedł i on był znany tutaj z bardzo dynamicznej... Odszedł oczywiście do innej pracy, odszedł z Kasztelanii. I tu wszyscy znaliśmy go z niesamowicie prężnej i dynamicznej działalności. Rozwinął działanie Domu Kultury szeroko ponad Kije. Czy te działania, które on prowadził, będziesz podtrzymywał, będziesz szedł tym w kierunku, czy też widzisz absolutnie inną opcję rozwoju Domu Kultury? No to tak. Na początek dwa słowa na temat Piotra, który faktycznie zmienił oblicze tej instytucji. No jest ona symbolem kultury nie tylko w gminie Kije, ale i w powiecie. Symbolem bardzo prężnego, sprawnego działania. A sam Piotr, osoba, która fantastycznie prowadziła imprezy, miała taką rękę do dobierania dobrych gości, artystów na wszystkie przedstawienia i imprezy okolicznościowe. Głosy o Kasztelanii są w większości pozytywne i to na pewno jest wielka zasługa Piotrka. Jeżeli chodzi o działalność, którą teraz przyszło mi prowadzić, to na pewno wiele imprez będzie kontynuowanych, bo stały się one jakby filarami tutaj działalności Kasztelanii i wzrosły na dobre w życie społeczne. No takimi dwiema podporami, no to jest na pewno Orkiestra Kasztelańska, która od początku tej instytucji funkcjonuje, cały czas ma się dobrze. Jak i Teatr Kasztelański, który również regularnie, około 2 razy w roku wystawia nowe spektakle. Teraz trwają przygotowania do Zabawy na 102. Będzie to spektakl o tematyce strażackiej. Już w październiku będzie premiera, o czym niebawem będziemy informować. I jak gdyby nie ma żadnej dyskusji, że te inicjatywy na pewno będą kontynuowane, bo taka jest wola, no nie tylko moja, ale i przede wszystkim mieszkańców. Sylwku, no przykro mi to powiedzieć, ale jednak
Tu dyskusja jakaś na te dwa elementy powinna się odbyć, ponieważ osobiście uczestniczę w tych wszystkich wydarzeniach, które robi orkiestra i Artur Szostak, Arkadiusz Szostak, tak, Arkadiusz Szostak, fantastyczny teatr. No i mam tylko takie jedno zdanie, dlaczego tak mało tej instytucji jest w naszym powiecie i na zewnątrz, bo przecież to powinniśmy się tym wszyscy chwalić. No, mam nadzieję, że wykorzystasz swoją pozycję jako wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Też mam taką nadzieję i tak uważałem, że należy zrobić. Pracę rozpocząłem od spotkania ze wszystkimi osobami, które tutaj na Kasztelanii zajęcia prowadzą, bądź które mają ochotę jakieś zajęcia tutaj zainicjować. Spotkałem się również z panem Arkiem Szostakiem, długo porozmawialiśmy. No, powiedzieliśmy o mocnych stronach, słabych stronach. Na pewno taką słabą stroną jest właśnie ograniczenie się tylko do gminy Kije. Mam nadzieję, że wyjdziemy z przedstawieniami szerzej, o ile pozwoli na to specyfika przedstawień i jakieś takie kwestie jak scenografia i tak dalej, i tak dalej, ale też aktorzy. Głównym problemem Teatru Kasztelańskiego jest to, że od dłuższego czasu nie przypływają nam nowe osoby. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się troszkę ożywić teatr, odmłodzić i zaprosić do współpracy kolejnych ludzi, którzy na pewno troszkę kolorytu i coś nowego wniosą. Sądzę, że jeżeli taka będzie wola reżysera i aktorów tworzących ten teatr, to na pewno postaramy się i wyjedziemy, choćby tak dla własnej wiedzy, żeby zobaczyć, jak to będzie wystąpić przy innej publiczności, jakie będą reakcje i tak dalej, i tak dalej. I to na pewno w planach mam. Z kolei, jeżeli chodzi o inne inicjatywy, to część z nich na dobre wzrosła już tutaj do Kasztelanii, takie jak na przykład czy Mikołaj, czy piknik motocyklowy, czy wszelakie zajęcia sportowe. I te, które cieszą się popularnością, będą kontynuowane. Niemniej jednak na pewno część z nich, no tak trzeba powiedzieć wprost, umiera śmiercią naturalną. Ja też pomagałem Piotrkowi od wielu lat w realizacji zadań, głównie związanych ze sportem, bo tym się interesowałem. W poprzedniej kadencji byłem radnym Rady Gminy i społecznie takie działania podejmowałem. I niektóre z tych inicjatyw, o ile 5 lat temu cieszyły się dużą popularnością i frekwencją, na przykład turnieje piłkarskie czy siatkarskie, o tyle teraz trzeba powiedzieć, że nie ma na nie popytu. I może to jest dobry moment, żeby powiedzieć stop niektórym rzeczom, dać odpocząć, oddychnąć. Być może zainteresowanie nimi wróci w przyszłości i wtedy wrócimy do tematu. Natomiast na miejsce tych, które jakby chciałbym przez chwilę wygasić, na pewno podejmiemy nowe inicjatywy, bo uważam, że jako nowa osoba muszę też taki akcent na start swój zaznaczyć, coś nowego wprowadzić, żebym też czymś się odznaczył. Nasz wójt Tomasz Socha bardzo intensywnie działał tutaj w kierunku rozbudowania, wyremontowania, termomodernizacji wszystkich świetlic wiejskich. Ostatnio byłem w Kliszowie i powiem Ci, że byłem wręcz zszokowany poziomem, bo i wielkość powiększyła się ta świetlica i jakością wykonania plus elementy na zewnątrz, które w ciepłym okresie można wykorzystać, po prostu ładnie to wygląda. Pytanie, czy te świetlice będą wykorzystywane tylko przez koła gospodyń wiejskie, tylko przez ochotnicze straże pożarne? Czy widzisz też tam możliwość włożenia cegiełki kultury tu, stąd, z Kasztelanii? Jak najbardziej widzę taką możliwość i na pewno będę chciał współpracować bardzo szeroko. Ogólnie rzecz biorąc, to przemyślałem sobie jak gdyby wizję rozwoju tego miejsca i takim nadrzędnym celem jest to, żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Aktywizować jak najwięcej mieszkańców, przede wszystkim gminy Kije, tego nie ukrywam, ale też na pewno spróbujemy wyjść szerzej. Jednym z takich działań, może o świetlicach za chwilkę,
Jednym z takich działań, które planuję tutaj rozpocząć, to będzie zainicjowanie takiej gazetki gminnej. Kijskie Wieści, nazwy jeszcze nie mamy. Takie gazetki funkcjonują w wielu gminach. Artykuły są redagowane przez pracowników oświaty, pracowników urzędu gminy, pracowników straży pożarnych, ogólnie mówiąc przez mieszkańców danej gminy, którzy jakieś ciekawe inicjatywy podejmują. Taka gazetka to no, nie są duże koszty, oczywiście będzie ona darmowa i będziemy ją dystrybuować do mieszkańców gminy. Jeżeli pomysł się przyjmie, a taką mam nadzieję, to na pewno te działania sprawią to, że każdy mieszkaniec będzie czuł się w to życie wciągnięty i poinformowany. Dobrze poinformowany. W dobie cyfryzacji wchodzimy w gazetkę, w informację. Tak. Na jaki powód jest no, tego? Trzeba tu spojrzeć troszkę inaczej na ten temat. Faktycznie jesteśmy w dobie cyfryzacji, gmina ma swoją stronę, szkoły mają swoją stronę, parafia Kije ma swoją stronę. Niemniej jednak trzeba mieć na względzie to, że jesteśmy społeczeństwem no, starzejącym się. Szczególnie w gminie Kije, niestety tak jak w całym powiecie i w całym województwie, dużo młodych ludzi upływa i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich grup społecznych, no to taka papierowa wersja na pewno nie zaszkodzi i będzie dobrym uzupełnieniem tego, co już jest. Mam nadzieję, że się przyjmie, bo no jeżeli okaże się, że jak gdyby nie będzie to miało dobrych opinii, no to nie będziemy kontynuować, ale jeżeli czegoś nie zaczniemy, nie spróbujemy, to się nie przekonamy. Ja myślę, że forma taka jest jak najbardziej potrzebna. W tej dobie no, cyfryzacji mimo wszystko jednak jest dużo osób, które nie ma możliwości sięgnąć po komputer. Natomiast no, taka forma na przykład ogłoszenia i zaproszenia, że za miesiąc odbędzie się taki spektakl czy inne wydarzenie, to jednak będzie łatwiej to docierało do każdej ręki. Zgadza się. No właśnie a propos wydarzeń też chcę tutaj zmienić formułę święta 11 listopada, spróbować czegoś nowego. Piotr od wielu lat prowadził takie koncerty patriotyczne, które no, bardzo fajnie się sprawdzały. Natomiast spróbujemy w tym roku w troszeczkę inny sposób. To święto 11 listopada odzyskania niepodległości celebrować. Mianowicie tyle mogę zdradzić, że zorganizujemy 9 listopada spotkanie ze znaną osobą na hali. Będzie to wywiad, będzie czas na rozmowę, zadawanie pytań. Aktorka znana, lubiana, osoba starsza. Nazwiska jeszcze dzisiaj nie zdradzę, ale niebawem to do publicznej wiadomości dotrze. Z panem wójtem ten temat już omówiliśmy. Aprobata z jego strony i zadowolenie jest. Mam nadzieję, że się to też przyjmie, ale nie będę już uchylał więcej. Za niedługo trafi to do publicznej wiadomości. No i jeśli chodzi o taką działalność na najbliższe tygodnie, miesiące, to tutaj wspólnie z pracownikami bardzo intensywnie już szukamy, już coś piszemy. A do końca roku złożymy kilka wniosków o dofinansowanie. Mam nadzieję pozyskiwać fundusze zewnętrzne na rozwój tej instytucji. Przede wszystkim będą to fundusze z Ministerstwa Kultury, bo taka jest specyfika działania naszej instytucji, ale również Urząd Marszałkowski ma ofertę dla instytucji samorządowych, jak nasza Kasztelania. Są też różne inne źródła środków. Wiadomo, że o te dofinansowania trudno. Teraz rywalizacja jest dosyć duża. Domów kultury na terenie województwa świętokrzyskiego jest mnóstwo i rzecz jasna te wnioski, które chcemy składać, muszą być dobre, sprawne i faktycznie odpowiadać potrzebom mieszkańców. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku pozyskamy na nasze kulturalne działania jakieś wsparcie finansowe, co na pewno i odciąży budżet i stworzy szersze możliwości. Będziemy mogli wyjść z zajęciami i właśnie tutaj chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś, czyli tych świetlic, ponieważ dużo punktów
i bardzo mocno preferowane są współprace wielu instytucji. I na pewno czy Urząd Marszałkowski, czy Ministerstwo bardzo przychylnie będą patrzeć na szeroką współpracę między samorządową instytucją kultury, poprzez gminę, koła gospodyń wiejskich, OSP, szkoły. I mam nadzieję, że uda się dzięki środkom zewnętrznym aktywizować właśnie koła gospodyń i wszelakie inne stowarzyszenia, instytucje, które będą chciały współpracować, działać, a nie zawsze mają na to pieniążki, bo niestety no, potrzeby są duże, a środki są ograniczone. Nie, o to akurat jestem spokojny, bo znając siebie wiem, że masz duże doświadczenie w tej materii i to zapewne nie będzie wielki dla ciebie problem. No, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę, już troszeczkę nam przybliżyłeś, co tu będzie się działo w tej Kasztelanii. Co my sobie będziemy jako odbiorcy życzyć, to wszyscy dobrze wiemy, czyli dużo, dużo i jeszcze więcej fajnych imprez, spotkań. Co tobie jako szefowi Kasztelanii trzeba życzyć? No, powodzenia, żebym dobrze odpowiadał na potrzeby społeczeństwa, bo tak naprawdę trendy wyznaczają ludzie i nie zamierzam tutaj realizować jakichś swoich wizji, które nie będą miały poparcia społecznego. Jesteśmy małą gminą, wszyscy się znamy, także łatwo te potrzeby ludzi można wyczytać, bo przecież spotykamy się na co dzień, rozmawiamy, ludzie zaznaczają pewne kwestie, które są dla nich istotne. I chyba najlepsze życzenie to będzie takie, żebym dobrze wsłuchiwał się w głos społeczeństwa, i dzięki swojemu doświadczeniu, które zdobyłem dotychczas w pracy zawodowej, pozyskiwał środki i realizował przedsięwzięcia, które pomogą mieszkańcom i będą dla nich dobre. To tego właśnie ci życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościliśmy w Kijskiej Kasztelanii w gabinecie u nowego dyrektora samorządowej instytucji kultury Kasztelania w Kijach. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.